ciepły letni dzień nad brzegiem wody przemykają tajemnicze stworzenia niczym żywe helikoptery, zatrzymując się raz po raz i siadając na liściach, kiedy tylko chmury na chwilę skrywają słońce. Ile wiemy o tych stworzeniach? Zwykle niewiele. Zauważamy ich związek z wodą, zwinny lot i różnorodność barw. To tylko ułamek piękna, jakim mogą nas zachwycić te niezwykłe zwierzęta. Ze względu na budowę skrzydeł, ważki dzielimy na dwie grupy. Pierwsza z nich to równoskrzydłe, u których obie pary skrzydeł są podobnie zbudowane, a w czasie spoczynku owad składa je równolegle nad odwłokiem. Znacznie większe są jednak ważki różnoskrzydłe, których pierwsza para skrzydeł jest wąska i smukła, druga natomiast wyraźnie rozszerzona. Ważki przez naszych dziadów były nazywane szklarzami. Patrząc na strukturę skrzydła przypominającą witraż, nie trudno ich zrozumieć. Każde skrzydło ważki jest zaopatrzone w pterostigmę, barwną plamę, której kształt i kolor bywają dobrymi cechami diagnostycznymi podczas identyfikacji gatunku. Owady te większość czasu poświęcają na wypatrywanie ofiar, wobec czego najważniejszym dla nich zmysłem jest wzrok. Ich oczy są ogromne, wręcz nieproporcjonalnie dominują nad pozostałą częścią głowy. Złożone są z oczek pojedynczych, tak zwanych omatidiów, których może być nawet 30 tysięcy. Aparat gębowy ważek jest typu gryzącego i stanowi potężną broń czyniącą z niepozornych, pięknych stworzeń niezwykle sprawnych drapieżników. Ich łupem padają owady, nierzadko nawet mniejsze gatunki ważek czy motyle. Najczęściej jednak ich dietę stanowią muchy oraz komary. Ważki są niezwykłymi owadami, także ze względu na występowanie poszczególnych stadiów w zupełnie odmiennych środowiskach. Dorosłe, zwane imagines, to sprawnie latający łowcy, których prawdziwym żywiołem jest powietrze. Żyją intensywnie, lecz niezbyt długo, zaledwie kilkadziesiąt dni. Ich postacie larwalne natomiast rozwijają się bardzo długo, 3, a nawet 4 lata i zawsze w środowisku wodnym. Nad lustrem wody świat jest fascynujący. Jednak wbrew pozorom podwodne życie jest równie bogate. Larwa chruścika rozbudowuje swój domek, używając dostępnych materiałów – ziaren piasku, kamyczków, kawałków roślin. Obok posila się glonami larwa zmarwlocika. Zawieszona w toni wodnej czyha na ofiarę larwa pływaka. Tutaj pod powierzchnią wody
Wczesne stadia rozwojowe ważek wiodą swój drapieżny żywot. Larwa świtezianki powoli przemierza dno zbiornika, wypatrując ofiary. Do pobierania tlenu rozpuszczonego w wodzie służą larwom ważek równoskrzydłych trzy specjalne wyrostki skrzelowe, znajdujące się przy końcu odwłoka. Larwy pozostałych ważek pozyskują tlen, przepuszczając wodę przez jelito. Kiedy pojawia się potrzeba nagłego przyspieszenia, jelito kurczy się gwałtownie i działa niczym silnik odrzutowy. Świeżo przeobrażone tak zwane teneralne ważki na początku są niewybarwione, a ich delikatne skrzydła błyszczą, jakby były ze szkła. Są jeszcze miękkie i trzeba cierpliwie poczekać, aż stwardnieją i będą w stanie unieść owada ku nowemu życiu. Spośród 73 gatunków ważek występujących w Polsce, najmniejsze rozmiary, zaledwie 20 mm długości, osiąga iglica mała. Zasiedla ona torfowiska z otwartym lustrem wody, którym towarzyszy dobrze wykształcony przybrzeżny pas tużyc. Mimo niewielkich rozmiarów, jest to gatunek bardzo ważny i podlegający ochronie zarówno gatunkowej, jak i strefowej. Ze względu na rzadkość występowania jest zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a także jest chroniony prawem unijnym w sieci obszarów Natura 2000. Niemal nad wszystkimi typami wód, stawami, rzekami czy nawet rozlewiskami na łąkach można zobaczyć husarza władcę. To jedna z największych krajowych ważek. Przy słonecznej pogodzie samce niemal bezustannie patrolują swoje terytorium w oczekiwaniu na samice. Innych kawalerów tutaj się nie toleruje. Starorzecza, odcięte przez naturę od głównego nurtu rzek, zawsze są urokliwą ostoją spokoju. Szablak to nazwa rodzajowa ważek, których samice wszystkich niemal gatunków wyglądają łudząco podobnie. Ich ubarwienie nie jest zbyt urozmaicone. Dominuje żółć, brąz i czerń. Wobec samców natura okazała się bardziej szczodra. Elegancki ciemny samiec szablaka czarnego, jaskrawo-czerwony szablak krwisty, czy pięknie pastelowo ubarwiony szablak przypłaszczony. To gatunki zaliczane do najpiękniejszych krajowych ważek. Jednak swoistą perełką wyróżniającą się na tle innych przedstawicieli tego rodzaju jest szablak przepasany. Urodę jego kolorów dopełniają finezyjne wstęgi zdobiące skrzydła obydwu płci. Najmniej kłopotów z identyfikacją przysparza zalotka większa. Samce brązowego koloru noszą widoczną z daleka żółtą plamę na siódmym segmencie odwłoka. Gatunek podlega ochronie nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. W celu jego ochrony tworzy się obszary Natura 2000. W ostatnich latach coraz częściej pojawia się możliwość obserwacji szafranki czerwonej. To kolejny południowy gatunek wyjątkowej urody. Karminowo-czerwona ważka o szerokim odwłoku jest wdzięcznym obiektem do obserwacji. Parkę zieloną i miedziopierś metaliczną można zaobserwować przy wielu typach zbiorników wodnych. Nie oznacza to jednak, że ich wygląd nie zapewni obserwatorowi doznań estetycznych. Błyszczą one w słońcu metalicznie, niczym choinkowe ozdoby.
Wszystkie przedstawione dotychczas w filmie ważki preferują rozległe, odkryte przestrzenie, gdzie dociera duża ilość ciepłych promieni słonecznych. Istnieje jednak pewien gatunek, który wiedzie swe tajemnicze życie w cieniu najgłębszych leśnych ostępów. Wartkie potoki, często bardzo małe, niosące wodę z pasma Łysogór w Świętokrzyskim Parku Narodowym, upodobał sobie szklarnik leśny. Jest to największa krajowa ważka. Samce w oczekiwaniu na przyszłą partnerkę bezustannie patrolują wybrany przez siebie odcinek strumienia, bezwzględnie przepędzając rywali. Składanie jaj przez szklarnika jest niesamowicie widowiskowe. Samica wyszukuje spokojne miejsce, gdzie woda płynie bardzo wolno i uderzając rytmicznie pokładełkiem w piaszczyste dno strumienia, składa jaja. Czynność powtarza wielokrotnie. Spektakl trwa nawet kilkadziesiąt sekund. Przypomina to taniec baletnicy. Za 3, może 4 lata nad czarną wodą pojawi się nowe pokolenie tajemniczych ważek z ciemnego lasu. Ważki jako drapieżniki pełnią w środowisku ważną funkcję, utrzymując równowagę biologiczną. Poprzez meliorację, zaśmiecanie zbiorników wodnych, degradację torfowisk, człowiek zmniejsza liczbę kluczowych dla ważek siedlisk. Mają one także licznych naturalnych wrogów. Polują na nie owady, wyrafinowane sieci łowią je pająki. Padają łupem płazów, a niektóre ptaki specjalizują się w ich chwytaniu. Z 73 występujących w Polsce gatunków, 20 należy uznać za zagrożone. Strata tych zagrożonych gatunków byłaby porażką ochrony przyrody w Polsce i złym znakiem dla piękna naszych wód pod skrzydłami tych fascynujących owadów.